Witamy Was serdecznie z naszego studia festiwalowego Pełnia Życia w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Trwa w tej chwili gala festiwalowa. To jest pierwszy festiwal Pełni Życia, spełnienie naszego wielkiego marzenia. Wczoraj oglądaliśmy film Chce się żyć w reżyserii Macieja Pieprzycy. Teraz w tej chwili trwa projekcja filmu Pełnia Życia, o takim tytule, który nas bardzo inspiruje. Ale ten festiwal to nie tylko filmy, ale też i spotkania z bardzo wyjątkowymi, wspaniałymi osobami, które inspirują nas, które na co dzień żyją z niepełnosprawnością, ale żyją pełnią życia, robią fantastyczne rzeczy i dzieliły się swoją wiedzą i umiejętnościami. Z nami w studiu naszym jest pani Agnieszka Sapińska, malarka wspaniała, której wystawy obrazów możemy tutaj oglądać w Centrum Dialogu w Foyer. Pani Agnieszko, jak to się w ogóle zaczęło? Jak długo pani już maluje? Mamy 25 lat. I jak to się stało, że nie odpuściła pani tej pasji? Myślę, że urodziłam się z talentem. Tylko musiałam spotkać na swojej drodze życia osoba, która go zacznie szlifować i go odkryje. I spotkałam taką osobę. No, warsztata terapii zajęciowej w Łączycy i to po prostu zaczęłam malować. I potem zostałam stypendystką, prawda, MSK w Częstochowie i współpracuję z wydawnictwem Anon w Raciborzu. I mówiła pani wcześniej w rozmowach, które tutaj prowadziłyśmy, że nie skończyła pani wyższej uczelni, o czym pani marzyła, ale jeździła pani wytrwale na prywatne lekcje do artystów i profesorów do Poznania. Tak, jeździłam do Poznania, nie tylko do Poznania. Jeździłam jeszcze do Łodzi, przyjeżdżali do mnie, do domu, uczyli mnie prywatnie i jak wczoraj posłuchałam sobie różnych rozmów, to chyba cieszę się, że jest to jak jest. Nie mam po prostu dyplomu, nie mam tak ważnego papierka, tak brzydko powiem, ale jestem zadowolona, jestem częściowo samouczką i jestem z tego dumna. Bo tak zdradzę Państwu, że wczoraj mieliśmy warsztaty między innymi z uczniami łódzkiego plastyka i tutaj artyści z artystami mogli porozmawiać o różnych wyzwaniach i o też różnych przeszkodach w realizowaniu swojej pasji. Ale mnie fascynuje to, że działa Pani, ma Pani swoje wystawy, maluje Pani codziennie. Bo... No niekoniecznie codziennie. Nie, niekoniecznie do, nie mam codziennie natchnienia, nie mam ochoty, nie mam inne życie też, także codziennie to może niekoniecznie. A proszę powiedzieć, bo ja właściwie nie wiem, czy to padło, jak pani maluje? Jak? Bo ja nie wiem, czy osoby, które nas oglądają, czy to padło na początku, że pani maluje ustami? Nie, nie padło. Nie padło, no właśnie. Nie, no nie. Właśnie, a to jest to takie... Załóżmy, że maluję ręką i że jestem poeta. Bo my tutaj... Zrobimy już... taką małą ścianę, że maluję ręką i jestem poeta. I nie, no niestety, albo stety, maluję ustami. Maluję farbą olejną. No później ustali. Tak. Jak pani ocenia młodzież? Jak sobie dawali radę? Wczoraj była młodzież z liceum plastycznego. Bardzo fajna młodzież. Bardzo odważna. Ale artyści to mają. Że są trochę inni. Zawsze tak uważałam. I dalej tak uważam. Wtedy jest to młodzi ludzie otwarci na wszelkie pomysły. Patrzyłam na ich trudy,
podnoszenia tędzna dziennie na nawały. Także jestem pod wrażeniem i jestem zadowolona i nawet dumna z tych osób, które miałam na warsztatach. Na początku tak naprawdę jest to trudne zadanie. Nie można za bardzo manewrować pędzlem, aczkolwiek po pewnym czasie dochodzi się już do tego takiej w miarę kontroli nad tym, więc jest całkiem przyjemnie. Mieszanie farb jest wyjątkowo trudne, ponieważ maczanie tych farb, odpowiednią ilość, żeby dobrać, to jest trudne. Później w wodzie i tak dalej, obracanie tego pędzla. No to jest ciężka sprawa i naprawdę... Przyjęcie kontroli. No, nie wyobrażam sobie malować tak na co dzień, bo maluję obrazy i tylko dłońmi. I to jest ciekawe doświadczenie. Bardzo dziękujemy Pani Agnieszko za i za warsztaty, i za rozmowę, i zapraszamy do śledzenia strony facebookowej Pani Agnieszki. Zapraszamy do śledzenia kolejnych wystaw i odwiedzania ich. Bardzo dziękujemy i wszystkiego dobrego. Bardzo. Dziękuję bardzo, a za chwilę zostańcie z nami, za chwilę kolejni goście. Festiwal Pełnia Życia.